Hej! Ka! Czyli nagrywamy Chubby Buddy Challenge. Czyli będziemy sobie wkładali te pianki do buzi. 45 pianek? Co? Co mam powiedzieć? Wyszliśmy. Jak wy to możecie dzieci jeść? Obrzydliwy. To wyzwanie jest wyzwaniem Miłosza, jego pomysł, a ja będę się na razie przyglądać i ewentualnie tylko zapełniać swoją buzię. I o co właśnie w tym chodzi? Wkładałem sobie jak najwięcej pianek i zobaczymy, ile nam się uda zmieścić. Jestem bardzo ciekawy. Myślę, że ja wygram. Zaczynamy. Aha, i mamy mówić Chubby Buddy Challenge. Chubby Buddy Challenge. Chubby Buddy Challenge. Nie wiem, bo to jest coś po angielsku. No, dobra, mów. Ale to jest bardzo proste. Ale mów. No to mówię Chubby Buddy Challenge. W ogóle nie wiem dlaczego nie można mówić czegoś polskiego, tylko coś Chubby Buddy Challenge. Chubby Buddy Challenge, tylko coś po angielsku. Mamy tutaj 45 tych, jak to się nazywa? Pianek. Chubby Buddy Challenge. 45 pianek. Bardzo dobre. Jak się ryżowe. Jestem słaby. Różowe, białe. Chubby Buddy Challenge. Chubby Buddy Challenge, ja. Chubby Buddy Challenge, nie jest zielone. Chubby Buddy Challenge. Ale ja czuję, że już coraz mniej jest ciężej. Ale dobra. Ja często walony dmucham i dlatego mam taką buzię. Do załogę. Chubby Buddy Challenge. Chubby Buddy Challenge. Chubby Buddy Challenge. A nie, nie mówimy Chubby Buddy czy Chubby Buddy Challenge. To jest pytanie. I w ogóle, dlaczego nie możemy mówić po polsku? Chubby Buddy. W ogóle. Co? Moje mięśnie są luźne. Moje mięśnie są luźne. Uwaga, challenge, hardcore. Fantastyczne. Wow. Oprócz tej nie zmieściłem. Ale tak to zmieściłem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Nie, jeszcze raz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Świetnie mi poszło. 19, a ty ile? Ale ty nie jedz tego! 19. Taki mamy challenge. Troszkę. Ale, bo, co? Troszkę się popłakałem. Wszystko mi się klei. W zębach mi się klei. To jest w ogóle niedobre. Jak wy to możecie dzieci jeść? To jest okropne. Ale nie, patrz, jak się weźmie. Ale co, jesz nadal, czy nie? Ale patrz, Coca-Cola. Pobijemy Coca-Cola. O kurczę, jeszcze miałem popić to, ale to nie. Nie, to ja to zrobię. Ale gdzie, a co ja mam z tym zrobić? Coca-Cola. Mam to tutaj? Nie. Dobra, daj Coca-Cola, ja robię challenge. Uwaga, to jest moja kolej, żywo, dawaj. Takie challenge, no nie są zbyt przyjemne. Lecz szybko. Troszeczkę łzy, oczy łzawią,
mamy tutaj, chciałem to specjalnie, nie wiedziałem jak to będzie wyglądać, więc pomyślałem, że jak zrobimy coś gazowanego, to będzie... Ja robię to. To Ty? Będzie jeszcze lepiej, ale... Ty? Ale przecież tutaj się nie da wlać. O jak nie. Ty chcesz coś wlać? Boję się. Tego się nie da wlać. Ja sobie wystrzeli. A może byśmy sobie zadali jakieś pytania? A tutaj nic, żadnych pytań, w ogóle nawet ja nie mogę nic mówić, rozumiesz? To było najgorsze w tym wszystkim, że chciałem mówić, ale nic nie mogłem. Dopiero jak palca sobie włożyłem do buzi i rozszerzyłem normalnie tak szeroko, to wtedy mogłem coś powiedzieć. Ale dobrze, że ja mam w ogóle bardzo takie usta i buzie, policzki pełne, wszystkie moje mięśnie, bo często dmuchałem w różne rzeczy. Zresztą widać, moje policzki są takie pełne. A teraz zobaczymy, jak ty... Nie płacz, nie płacz. Co ty zrobiłeś? Przepiłeś? No, a co miałem zrobić? Co miałem zrobić? Dobra, to teraz ja spróbuję. Zostało 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 i popijemy. Czyli jeszcze raz. Dawaj. Raz. Głęboko wkładam. Ale to zjedz mało. Mało, żebyś u ciebie było. Ja zjem te wszystkie. Trzy. Nie. 5, 6, 7. Wiem, że to wygląda strasznie, no ale trudno. 8, 9, 10. Tak, popijemy kolą. Dziurka zrobiłem sobie. Nie, to w ogóle nie jest dobre. W ogóle myślę, że to był kiepski challenge. Obrzydliwy. Obrzydliwy. To nie jest w naszym stylu. Zdecydowanie nie. Halo? Halo. No, kto? Taki jeden Miłosz Mazur. Znaczy Miłosz i taki jeden Marcin. No cześć, Jarku. A Miłosz nie wie, że zadzwoniliśmy do naszego fana, ale z Facebooka. Jarek, zostawiłeś nam telefon, dlatego zrobiłem i Miłoszowi w ogóle psikusa i zrobiłem i zadzwoniliśmy do ciebie. No, zostawiłeś na telefon i dlatego zadzwoniliśmy. Numer telefonu. No właśnie, a mógłbyś zostawić kiedyś telefon w ogóle. Słuchaj, dziękujemy, że oglądasz nas, że lajkujesz. Oglądam. I lajkuj nadal na Facebooku i trzymaj się, miłego weekendu w takim razie. Dziękuję. No, trzymaj się, na razie. Cześć. Nie, weekendy to pracujące są, nie? No ja wiem, właśnie dlatego obawiałem się, czy odbierzesz. Dlatego nie wiedziałem, czy odbierzesz. A, no właśnie. No dobra, Marcinku. No. No już, no. O, młody, włosy zostaw w spokoju. No. Okej, dzięki. No. Dobra, będę... Słuchajcie, chłopaki. Dobra, cześć. Trzymaj się, Jarek, cześć. Jak najwięcej lajków wam życzę i oglądalności. Ej, dobra, dzięki, trzymaj się, Jarek, na razie. Dobra, cześć. Pa. Hej. Co ma do moich włosów? No bo poprawiasz cały czas te włosy. Cały czas ci mówię o tym, że tylko tak i tak i włosy. Jeśli chcesz, żebyśmy do ciebie zadzwonili, zostaw, najlepiej na Snapchacie. Jarek bo wtedy... był najlepszy, bardzo fajnie się z nim rozmawiał. Tak? No. A wiesz, że Jarek jest tak samo młody jak ja? No. Mogę pytać? Tak. Po tych piankach to... Jeśli chcesz, żebyśmy zadzwonili do ciebie, zostaw nam na Snapchacie najlepiej, bo wtedy nikt nie będzie widział twojego numeru, swój numer telefonu, nie telefon, tylko numer telefonu. A my zadzwonimy do ciebie i oglądaj nas w sobotę albo, znaczy i w sobotę i w niedzielę o godzinie 10. A jeszcze w tygodniu będziemy rzucać dodatkowe odcinki. Tymczasem nar... Ka!
Nigdy takiej więcej challenge, jasne. Co? I dajcie lajka, bo to było na serio. To było beznadziejne, na serio. Nie, dajcie lajka.